Warszawa, pokój 3 na 3, komputer i PlayStation 2. Z głośników Jinx i Bless jak najczęściej się da. Przez 3 lata będę gnieździł się tam. Komfort po części mam, ale pęgi jej stan. No męczy mnie, bo coś mi w chuj pieniędzy żre. Hajs nie oszczędzi tu mnie, kiedy ja sam oszczędzić go chcę. Hajs mówi do mnie, wiem chcesz pić, oboje wiemy na co. W sklepie zamieniliśmy dziś. Nieraz walczę trochę, ale i tak później ubieram kurtkę. Ekspedientka wie, w którą oczy wlepiam półkę. Śmieje się ze mnie, bo gdy robię wejście na sklep, alkohol kupuję tam częściej niż chleb. Przywiozłem bakcyla z Anglii na 4 miesiące. Przeklałem 1300 funtów, przelicz na polskie. A tamten hajs to old school już jest, bo w Polsce to wiesz. Ile trzeba mieć jak co wieczór, chcesz pić Bronxu 6. Ta po dniu bez picia czuję, że żyję i mówię, nie piję, kurwa. Mówię, stopuję na chwilę i na uczelnię bez kaca pójdę nieraz. A później w domu bez procentów chuj nie strzela. Nazajutrz wśród belfrów wzbudzam przykry podziw, gdy na ich zajęciach wypijam w godzinę 2 litry wody. Dziś nie piłem, ale wolę nie krakać, bo wiem, że jutro znów się pewnie napierdolę jak szmata. A czemu tak chcę? Mam problem, nie mów mi, wiem. Mówię sobie, że to zamiast progów na stres i leków na sen. A chcę alkohol jak większość kupić raz na kilka dni, a nie kilka piw dzień po dniu. Yo. Kiedyś przypadkowo znalazłem krawiecką miarkę kupioną na rynku radzieckim w czwartek. Ceny nie znam, bym szczerze napisał. Faktem jest, że pomyślałem, że zmierzę se bica. Tak zmierzyłem, że mierzę do dzisiaj, oba zazwyczaj. A matka mówi, to już choroba psychiczna, ale to raczej choroba dziedziczna. Po starym sztangiście, jak stare mam wizję, jak z panny poznały je ściślej. Jedna to nawet spytała, czy wbijam już coś, bo przypinam się wciąż. Ja wbijałem, ale w nią swego kija w tą noc. Ta, kumple gadają, ej play, choć w miasto, a ja nie chleję już alko, bo przecież się zetnie mi białko. Nie wnikaj tu w to, nie czytam z Newsweeka raport na biurku kulturystyka i sport. Ta, jestem pełny jak butla, więc gazy są we mnie, bo na masę wpierdalam co najmniej 6 razy dziennie. Na wykład biorę litr mleka i kaszę gryczaną, czasem makaron, torbę mam zawsze zapchaną, ale spokoję sztuką wpadam w oko, więc jestem spokojny o wymianę energii czy postępy, choć wkurwiam się, bo mam 3 rozstępy, kontuzje nadgarstka, przy tym taki ból, że na to gówno muszę brać kolagen Active Plus. A rzeźbę będę robił od czerwca, tak myślę. I wiesz co, spędzę nawet Sylwestra na siłce. Piję prawie co dzień, muszę jeść te cuda, zdrowie kładę na pień. Chcę w bicu mieć 5-6 jak Pudzian. Bronxa duszę tą szyjkę, wiszę na drążku teraz, a chcę wrócić na siłkę. Ja się w końcu najebać. Prawie co dzień, muszę jeść te cuda, zdrowie kładę na pień. Chcę w bicu mieć 5-6 jak Pudzian. Bronxa duszę tą szyjkę, wiszę na drążku teraz, a chcę wrócić na siłkę. Ja się w końcu najebać. Czy przeraża ci dzień, w którym nie będziesz już mógł pić? Rozumiem, że nie będę już mógł pić, to znaczy, że będę miał początki marskości wątroby. Absolutnie mnie nie przeraża, bo życie bez picia też może być fajne. Są również naturalne endorfiny, które można uzyskać podczas biegania, tudzież ćwiczenia, więc jeżeli coś takiego się stanie, jestem na to przygotowany. For real.